Najpierw spotkają się eksperci, którzy wymienią się doświadczeniami i będą dyskutować o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie. Potem wyjdą do ludzi, żeby zachęcać ich do badań i dbania o serce. W czwartek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jego motywem przewodnim będzie profilaktyka. To jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w tej dziedzinie medycyny w Polsce. Około 470 wykładowców i 4000 uczestników, głównie kardiologów, ale nie tylko, bo na kongresie będą też obecni lekarze medycyny rodzinnej, interniści oraz inni specjaliści zainteresowani problemami diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Mamy tutaj do dyspozycji po prostu pod ręką wszystkich ekspertów. Jest to niebywała okazja do tego, żeby lekarze, uczestnicy, słuchacze wykładów mogli zadać pytania dotyczące ich bezpośredniej praktyki klinicznej i ich chorych. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się o nowych technikach czy lekach, które wchodzą do refundacji lub pojawiły się na rynku. Kongres jest także okazją do rozmów o nowoczesnych terapiach i doświadczeniach poszczególnych ośrodków kardiologicznych. Chcielibyśmy tak zmieniać opiekę ochrony medyczną w zakresie kardiologii w Polsce, abyśmy reagowali na odpowiednim etapie i abyśmy stosowali jak najbardziej skuteczne metody leczenia chorób układu krążenia po to, żeby nie tylko ratować życie, przedłużać życie, ale przede wszystkim zapewniać dobry komfort tego życia. Wykłady i sesje tematyczne to nie tylko teoria, ale też możliwość praktycznej analizy konkretnych przypadków. Opiera się dyskusja na konkretnych przypadkach klinicznych, na konkretnych technikach diagnostycznych, gdzie można interaktywnie, będąc na sali, pytać wykładowców i również interpretować pewne obrazy, pewne sytuacje kliniczne. Tuż po zakończeniu kongresu w niedzielę 22 września na rynku w Katowicach odbędą się obchody Światowego Dnia Serca. Podczas pikniku będzie można wykonać m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, echo serca czy badanie na stężenie cholesterolu i glukozy we krwi. Odbędą się konsultacje kardiologiczne i warsztaty pierwszej pomocy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.